Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry, tym razem na PS4. Będę tworzył postać i właśnie zastanawiam się, czy to będzie laska, czy to będzie facet. Taka ciekawa sprawa, zaraz jak stworzę sobie postać, pokażę wam moje konto Social Club, a konkretnie to, że jak połączyłem konto na PS4 z kontem tym takim jakby PC-towym, ogólnie Social Clubem, to jestem już przynależny do Ludzka V3. I do tej ekipy dołączyły chyba osoby też z PS4, bo jest tam chyba 300 osób, a normalnie jest tam chyba gdzieś koło 600 albo więcej. Coś koło tego, więc myślę, że ta ekipa oddzielna jest na wersję PC-tową i na wersję PS4, także myślę, że bardzo spoko. No i tak, na wersji PC-towej miałem laskę, mam laskę dłuższy czas, tam 290 chyba poziom. A tutaj wypadałoby zrobić kolesia, ale kurde, nie przebolę tych męskich, wąskich, słabych pośladków, więc jak dla mnie tylko laska, tylko i wyłącznie. Szukamy, no nie wiem, prawdopodobnie wyjdzie coś podobnego do Asuki. O kurde. Ej, Asuka. Co ty? Tutaj sobie... O shit, krzywizna, no. Ja pierdziu, jak to wygląda. Nie no, oh my god. Zadarty. O kurde, nie, dobra. Nie chcę tutaj takich grzecznych. Wybierzmy sobie jakieś takie... niegrzeczne. O, o, o. Ja wiem. To takie jeszcze grzeczne są. To taka siostra CJ-a, a to taka chłopieńca fryzura. Tu już chyba od nowa jadę. No to ta asukowa jest okej. Asukowa fryzura. Pyk. To ma być Asuka od tuningu samochodów jakaś. Spoko laska, nie taka jakaś nawiedzona, dziwna. Tutaj wybieramy strój, taki początkowy, no. Nie chcę na szpilka ganiać. Czapka. Nie, to chyba niedobry pomysł. Ja pierdziu. No kurde, co jest? Skąd to takie stroje? Ja nie wiedziałem, że to jest takie... Może na PS4 są inne stroje? Ja pierdziu. Powinien być taki ekskluzywny content na PC-ty i ekskluzywny content na... PS4 i na Xboxa One, jak ktoś gra na Xboxie. Pierwsze co to, ja nie wiem, będę musiał jeździć wyścigi, żeby tu kasę zdobyć jakoś. Zobaczymy, jak to w ogóle będą, te milion różnych samouczków. W ogóle zauważyliście, że ja mam GTA po angielsku. Ja nie wiem, może jakoś później uda mi się to zmienić, bo obecnie jakoś tam się nie da. Przy uruchamianiu gry pojawia mi się tylko jedna taka opcja dobra, czyli angielski. No i mamy, jest, tam mi pisaliście w komentarzach, że to się nie powinno czytać Asuka, tylko Aska. Że to jest takie imię japońskie jakieś, ja nie wiem. Teraz GTA się zawiesi, a zapomniałem, to jest konsola, tu się chyba nie zawiesi. No nic, ale postać mam, teraz trzeba jakąś, nie wiem, pierwszą furę kupić, jakąś chatę. No i jestem. O. Tu jest mój hajs. No powiem wam, że no... Niewiele tego. Line long to long is... O, to bym fajnie, to bym mógł sobie zrobić, tylko 3 minuty do końca zostały, ja w tym dobry jestem, tylko... O kurde, dostałem klamkę na początek. Ja już nie pamiętam tych początków tutaj w GTA. Ale powiem wam, że grafika wygląda bardzo ładnie. Oczywiście gramy tutaj w 30 FPS-ach, a nie w 60 jak na PC-cie, ale wygląda to naprawdę bardzo spoko. Kurde, miałem tutaj zabrać auto, ale musiałem sobie trochę głośność ściszyć. Za głośno było. I tutaj, o, tutaj. Teraz powinien po ulicach Dukes jeździć, nie? A właśnie, zobaczymy sobie, jak wygląda tutaj sklep. Czy coś inaczej wygląda niż na PC-cie? Ojej, co to tak jasno? Jaki jasny ten telefon. Nie wiem. No dobra, to mamy tak. Mamy, jest sklep Benego? Chyba to samo jest, no musi być to samo. Jezu, teraz weź zarób na te wszystkie fury. Ja pierdziu. Właśnie, ja sobie kupię jedną furę, jeden garaż i będę miał na zloty do... Ja nie wiem, jakieś wyścigi trzeba porobić, kurde. Cokolwiek, jakiegoś hajs zarobić, muszę pomyśleć co tu ten. A ja mam tu jakieś autocelowanie, jakieś pomoc przy celowaniu, bo to będzie teraz najtrudniejsze, nie? Żeby komuś headshota sprzedać. Wow.
No dobra, szukamy jakąś furę. Spróbujmy coś tutaj zrobić, nie wiem, misję jakąś. No trzeba jakieś wyścigi chyba. Czekajcie, ile mam hajsu? No niecałe 20 tysięcy. Właśnie, gdybym miał 20 tysięcy, to mógłbym wziąć udział w wyścigu jakimś premium albo coś takiego. No dobra, ale dlaczego gram właściwie na PS4? Co jest tego powodem? Już mówiłem o tym na odcinku z GTA Online, jak grałem sobie... A kurde, już zapomniałem, że tu nawet radia są w tej grze. Jak grałem sobie, moi drodzy, na PC-cie. Opcje... Wow, wow, coś mnie tam strzelało. Nie? Chodzi o cheaterów oczywiście. Cheaterzy są największym problemem. Tutaj mam nadzieję, no z tego co mi pisaliście, cheaterów na PS4 nie ma. No nie wiem, czy to prawda, no na razie żadnego nie spotkałem, gram 5 minut. Niecałe. O, jest komet. Kometa sobie nie sprowadza, w ogóle nie mam garażu, zapomniałem o tym. Będzie trzeba zarobić, ja myślę, że sobie pierwszą furę jaką kupię to będzie Rapid GT, bo to jest naprawdę fajna fura na początek. No i będzie tu trzeba jakoś działać, nie wiem, jakiś sobie wyścig zrobię, coś tutaj sobie pojeżdżę, kasy pozarabiam. Jakiegoś live'a się odpali, pogramy sobie na PS4, pewnie, że tak. I w końcu będę mógł z tymi widzami na PS4 też pograć, nie? Widzowie, którzy grają na PS4. No i jak, wiecie, to będzie na takiej zasadzie działało. To nie jest tak, że z pecetowymi graczami ja już w ogóle nie będę grał i w ogóle nigdy nie będę odpalał GTA Online na PC-cie. To nie jest tak, tylko... Jak będzie na przykład taka bardzo kiepska sytuacja w GTA na PC-cie, że tam będzie masę cheaterów, bardzo dużo, nie będzie się grało tak jak teraz, będzie problem z tym, nie będzie się dało grać, no to wtedy właśnie sobie będę wbijał na PS4 i sobie tutaj spokojnie grał, myślę, że bez żadnych problemów. Odczuwam taką różnicę, jeśli chodzi o płynność gry, bo rzeczywiście tych FPS-ów jest tutaj tylko 30, a nie ładne 60 płynne jak na PC-cie. I czuć to, nie? Ale myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia, jak się dłużej pogra, to uczucie gdzieś tam zniknie. Tak jak było w przypadku innych gier, jak na przykład Forza Horizon 3 grałem na Xboxie One, tam też były przecież tylko 30 FPS-ów i jakoś później się przyzwyczaiłem i też mogłem sobie spokojnie grać. Grało się zresztą bardzo fajnie, także tutaj nie ma żadnego problemu. Bardziej mi zależy na tym, żeby po prostu GTA chodziło płynnie bez... Znaczy płynnie. Nie było żadnych problemów takich niezależnych ode mnie, typu, że po prostu inni gracze zachowują się jak... Wiadomo jak się zachowują, nie? No i fajne jest to, że tutaj, żeby napisać coś, ja nie wiem, jak się tutaj nawet na czacie pisze, chyba się w ogóle nie pisze. No i właśnie, nikt ci nie pisze na czacie jakieś głupo, trzeba by było sobie kupić jakąś klawiaturkę do pada, żeby ktoś się tu wrąbał w ściany, ekstra. Trzeba by było sobie kupić jakąś klawiaturkę do pada, żeby pisać tutaj gdzieś na czacie, nie? Tu w ogóle wszyscy mają to, ja sobie kupię jakiegoś szarka, bo to nie może być. Kupię sobie jakiś magazyn, będę sprowadzał autka albo te paczki, bo ja to bardzo lubię robić, nie? No i jak coś, to zapraszam was na live'y. No tutaj nie będę przedłużał, może tam jakiś sobie wyścig jeszcze przejadę, ale nie będę przedłużał tego odcinka. Tylko ja będę właśnie sobie robił odcinki, wiecie, już takie zgrania tutaj, do zdobywania reputacji, bo ja mam który poziom? Ja mam pierwszy poziom, moi drodzy, także... Samouczek tutaj pominąłem, bo to nie ma sensu. Już tam wszystko rozumiem. Zresztą kasy z tego tytułu też nie dostanę nowej. Także tak, to tyle jeśli chodzi o tworzenie nowej postaci tutaj w GTA. Wiecie jakie są szczegóły. Zapraszam was na live, gdzie będziemy sobie razem grać. Trzymajcie się i do zobaczyska.